Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś lecimy ćwiczeniami izometrycznymi, czyli napięcie mięśnia bez zmiany długości tego mięśnia. Tak wyglądają ćwiczenia i tak na tym polegają ćwiczenia izometryczne. My dzisiaj sobie zrobimy tylko 5 ćwiczeń, oczywiście wcześniej rozgrzeweczka i pokażę Wam 5 ćwiczeń wzmacniających. Jedno będzie w pozycji wyższej, natomiast pozostałe 4 będą w pozycjach niższych. Jest to mocne napięcie, my sobie zrobimy napięcie przez 30 sekund, a przerwę między każdym ćwiczeniem to 10 sekund. Jeśli chcesz, oczywiście wytrenowanie Twoich mięśni wskazuje na to, że możesz wydłużyć to napięcie. Okej, możesz to zrobić tak, że nie pół minuta, przeznaczyć na to napięcie minutę i przerwę 10-sekundową między każdym ćwiczeniem. Spróbujemy, zaczynamy. Lecimy od rozgrzewki, zapraszam serdecznie. Zaczniemy sobie od krótku, zrobimy sobie, słuchajcie, około 3-4 minutek rozgrzeweczki, a bieg w miejscu. Rozgrzejemy porządnie mięśnie. Pamiętajcie, że rozgrzewka to podstawa każdego treningu, każdej lekcji WF-u. Jeszcze chwila. Dobrze, luźne wyrzuty nóg na boki. Luźne przeskoki nóg do przodu. Możemy dodać prasę do rąk. Świetnie. Bioderka. Rozluźnijmy biodra. Wykonajmy krążenia biodra w jedną stronę. I w drugą. Rozgrzej barki. Wykonaj sobie w lekkim marszu krążenie barków w przód i tył. Rozgrzej łokcie, wykonaj ruchy rotacyjne, przedramiona wykonują ruch na zewnątrz i do wewnątrz. Super, raz ręce sobie w marszu, krzyżuj w górę, krzyżuj na dole, patrz w górę, patrz w dół, czyli rozgrzewamy od razu sobie, słuchajcie, odcinek szyjny. Super. Na przemianku zginaj ręce w łokciu z tyłu za plecami. Pamiętaj, żeby wyprostować plecy, ściągnąć łopatki, napiąć brzuch. Super. Szeroko na nogach i skręt skłony. Pamiętasz, nogi proste w kolanach, ręka przeciwna do stopy. I dynamicznie wykonujemy skręt skłony. Super, we proste pozycje i delikatnie poprzenoś ciężar ciała z jednej nogi na drugą, rozgrzej kolana, rozgrzej stawy biodrowe, stawy skokowe. Świetnie, teraz wykrąpuj, jedna noga do przodu i delikatnie z tyłu na palcach, delikatnie wywróć w przód, zginając sobie przednią. I druga noga. Tak samo, wykonaj sobie kilka powtórzeń. Ok. Kolanka razem. Zgięcie wyprost. I standardowo stopy i nadgarstki. Czyli wykonujesz ruch i stopą. I przy okazji rozgrzewamy sobie stawy nadgarstkowe. Będą ćwiczenia w podporach. Dobrze rozgrzej nadgarstki. Super. Jeszcze pootwieraj sobie klatkę piersiową. Skieruj kciuki do góry. Otwórz klatkę. Ok. I jeszcze pod koniec troszeczkę truchtu,
żeby dobrze dogrzać cały organizm. Za chwilę Wam pokażę wszystkie 5 ćwiczeń, które sobie będziemy wykonywać, tak żebyście zrobili to dobrze technicznie, bo technika wykonania każdego ćwiczenia jest mega ważna. Jeszcze chwilkę rozgrzej. Czas. Ok, no to lecimy. Pierwsze, to słuchajcie, przysiad, inaczej niektórzy brzuszkła. Natomiast tu musimy trzymać napięcie. Czyli nóżki szeroko, troszeczkę więcej jak szeroko swoich bioder. Zejdź od przysiadu, pamiętaj, nisko biodra. Plecy w miarę możliwości proste. Patrzeć siebie, ręce możesz odłożyć i przed sobą włożyć i w tej pozycji wytrzymać 30 sekund. Pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie. Standardowo, typowo, dycha, plank. Czyli jak wiadomo, skupuj na przedramiona, głowa w przedłużeniu dłowia, biodra nie za wysoko, nie za nisko. Trzymasz napięty brzuch i wytrzymujesz w tej pozycji następne 30 sekund. Trzecie ćwiczenie, które chcę Wam pokazać, to podpór przodem z przekładaniem rąk na Wasze ramiona. Czyli przechodzisz sobie do podporu, patrz, żeby pod barkiem był łokieć i na plastyk, nie za wysoko biodra i powolutku sobie pracujesz, przekładając ręce na bark. Mamy trzy ćwiczenia. Czwarte ćwiczenie, które Wam pokażę, jest w leżeniu przodem. Popracują świetnie, świetnie pośladki, świetnie cała partia tylna nóg. Kładziemy się leżeniem przodem. Ręce sobie ukrywamy albo pod brodą, albo pod czołem i podnosisz nogi. Pamiętaj, żeby starać się oderwać również uda. Jeżeli Cię troszeczkę boli, to w odcinku lędźwiowym, jak podnosisz nogi, uzyskujesz jakiś ból, dyskomfort, troszeczkę niżej, obniż na nogi. Także wykonując każde ćwiczenie, nie mieć przy nim żadnego bólu. Bardzo ważne. I ostatnie ćwiczenie, tak zwany hip thrust. Tutaj bioderka podnosimy do góry, leżąc tyłem, nogi zginasz w stawie kolanowym, z lekkim rozkroku ręce do głowia, zbliżasz pięty w kierunku pośladku, wychodzisz bioderkami do góry, nie za nisko, nie na maksa tak wysoko, w miarę możliwości kolano, biodro i ramię tworzy linię prostą, patrzysz do góry i w tej pozycji wytrzymujesz przy piątym ćwiczeniu. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. I możemy sobie powolutku zaczynać. Czyli tak jak Wam mówiłam, zaczniemy sobie od przysiadu. Postarajcie się wytrzymać 30 sekund. Złapcie łyka wody. Myślę, że jesteście przygotowani. Uwaga, ustawmy się. Ustawmy dobrą pozycję. Pleski prosto, pamiętaj. Pamiętaj również mega ważne co? Oddech. Więc uwaga. Trzymamy 30 sekund. Czas. Start. I trzymaj tę pozycję. Oddychaj. Oczywiście, że 30 sekund okaże się, że jest mega, mega, mega trudne dla Ciebie. To sobie skrap, żeby na 25 sekund. 15 za nami. Albo 15 sekund, tak? Wykonaj sobie jedną serię 5 ćwiczeń izometrycznych, a zobacz, jak fajnie się mięśnie wzmacniają. Trzymaj to po prostu, utrzymaj. Ostatnie 3 sekundy. Tak, masz. 10 sekund tylko odpoczywasz. Super. Przechodzisz sobie do planka, czyli do naszej deseczki. Za 3 sekundy przygotuj się. Czas, start. I trzymaj dechę. Głowa przedłużona głowia. I utrzymujemy sobie deseczkę. Trzymasz, trzymasz. Napięcie trzymaj mocne. 10 sekund za nami. Świetnie. Oddychaj. Mamy 20. Zobacz, to tak niewiele. I ostatnie 5 sekund. Czas. Świetnie. Drugie ćwiczenie z nami. Trzecie. To podpór. Przekładasz ręce na barki. Podpór. Uwaga. Hop. Trzymasz podpór. I przekładasz sobie ręce powoli. Nie spieszysz się. Wiadomo, że tutaj chodzi o to, żeby utrzymać napięcie. Napnij brzuch. 15 sekund za nami. Masz 20. Oddychaj. Jeszcze 5.
I czas. Super. Trzecie za nami. Czas na czwarte ćwiczenie. Przejdź sobie do leżenia z przodem. Uwaga. Bioderka w górę. Hop. I trzymasz. Głowa jest luźna. Jedna. Tu góra nie pracuje. Trzymaj, trzymaj. Dzięki. Utrzymaj to na pięć. Jeszcze trochę. Masz 20. I czas. Super. Czwarte ćwiczenie za nami. I zastanowa. I czas. Bioderka do góry. Uginąć w kolanach. Całe stopy, biodra. Ciach do góry. I utrzymujesz. 30 sekund, ostatnie ćwiczenie. 10. Trzymaj, nie zniżaj, trzymaj wysoko. 15. Masz 20, zostało ci 10 sekund. Dwa. Jeden. Okej. Brawo. Słuchajcie. 5 ćwiczeń. Zobaczcie, tak niewiele. Każdy z nich wykonane po 30 sekund, 10-sekundową przerwę między każdym ćwiczeniem. Tak niewiele, fantastycznie wzmocnić sobie wszystkie mięśnie stabilizujące twój kręgosłup. Wtedy, kiedy rzeczywiście dużo czasu przed komputerem jesteś, przed telewizorem, mało wychodzisz, wiadomo, jest sytuacja jaka jest, więc nie ma takiej możliwości, żeby dużo czasu spędzić na zewnątrz, na powietrzu, więc dziś ćwiczymy w domu, więc serdecznie Was zapraszam do 5 ćwiczeń. Oczywiście możesz sobie zrobić to w piekurna, w kuselę, czyli robisz sobie te 5 ćwiczeń, dłuższa przerwa oczywiście między każdą minutą, na przykład sobie robisz 30 sekund, minutę, w zależności ile Twój organizm potrzebuje i robisz sobie następną rundę. I jeszcze jedną. Jeśli Twoje wytrenowanie pozwoli więcej jak 3 rundy, 4 albo 5. Zobaczysz, że będzie progres, jeżeli będziesz ćwiczył systematycznie. Więc pamiętaj o systematycznych ćwiczeniach. Jeśli chodzi o takie ćwiczenia izometryczne, nie polecam, żeby robić je codziennie, ale wiadomo, jeżeli zrobisz sobie co drugi, co trzeci dzień, super sprawa. Dzięki oczywiście za wszystkie lajki, za subiki. Bardzo mi miło, że chcecie mnie oglądać, podobają Wam się moje filmiki. Ćwiczcie. Pamiętajcie, że to dla zdrowia, dla Waszego organizmu, żeby być zdrowy, mocny i odporny przede wszystkim. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia do następnego. Cześć!